Hejka, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną Szajba. Siemanko. Siema. Siema. W końcu żeśmy się znaleźli. No, w końcu jesteśmy. Słuchajcie, szukamy się od wczoraj. On mnie widział, a ja go nie widziałam, po prostu jestem niemiła. No właśnie, nie wiem, wiesz, zaobserwowałaś na Insta, wiesz, ja tam cię wystalkowałem, zobaczyłem, czym się zajmujesz. Potem cię zaczepiam, kurde, czekam. Wiem, że tu są chłopaki, co są bardziej chętni na rozmowę, ale myślę sobie, no kurde, no już, no chociaż ty mnie zaproś, pogadajmy chociaż, Boże, no. Nie jestem taki medialny, no ale chociażbym sobie pogadał. Ale to nieprawda, bo ja widziałam twoje komentarze pod twoimi wywiadami z The War 3, po twoich walkach i ludzie pisali, ale super gość, normalny gościu, dawajcie go więcej, żebyś w ogóle odszedł z tego świata i wszedł w jakiś większy taki, wiesz, mainstream, ale gdzieś na przykład sportowy. Ale ci powiem, że ja się zawiodłem komentarzami. Ja sobie, wiesz, usiadłem, zrobiłem popcorn, myślę sobie, poczytam, jak mnie tam ludzie na internecie, wiesz, hejtują. Siadłem, pozytywne, mówię, kurde, no to trochę przykro mi się zrobiło, ale dobra, nie, no śmieję się teraz. Nie, no trochę się zdziwiłem, bo wiesz sama, jak to jest w internecie, że ten, co byś nie zrobiła, to zawsze się znajdą ci, co są najlepsi we wszystkim, wszystko krytykują, wszystkich, i dlatego się zdziwiłem. No, no nie łudźmy się, no wiesz, jak to jest, nie? Hejt jest w Polsce straszny teraz, nie? Czym się nie zajmowała, czy wiesz, tak jak do ciebie ktoś może powiedzieć, że chujową robotę robisz i wiesz, i nikt nie ukarasz go za to, więc nie, no zaskoczony jestem, ale mile, no dużo osób pozytywne jakieś słowa mi omówiła o mnie, więc cieszę się. No tak, bardziej o tym hejcie, nawet ostatnia sytuacja z Dawidem Ozdobą, w sensie, nie, kojarzysz w ogóle sytuację? Tak, kojarzę. Pierwszy zawodnik FMA, w sensie pierwszy, jeden z pierwszych freakfighterów w Polsce. Tego akurat szczerze mówiąc nie wiedziałem, ja go kojarzę tylko z walki na MMA, tak z bodajże z Marcinem Neumannem. Chyba tak, no. Nie jestem pewny teraz, ale wiem, tak, no. Ciężko powiedzieć, że to była walka, to było bardziej takie skakanie, ale tak, ale stąd go kojarzę, słyszałem. Przykra informacja, więc... Dobra, wracamy do tego, co się tutaj dzieje. Jesteśmy świeżo po walce twojego rywala, no. Z dzisiejszego durnia, po walce Szmajdy. Dobrze było, dobrze się oglądało, no. To teraz powiedz to, co powiedziałeś tam, czyli to, że jesteś jedynym zawodnikiem, który jak na razie powalił Szmajdę na deski. No właśnie nie wiem teraz, bo tak oglądaliśmy, ciężko powiedzieć, które sytuacje były, wiesz. Ze dwa razy chyba Szmajda leżał, ale nie wiem, czy się potknął, czy coś. No nie wiem, no... U mnie leżał po uderzeniach, no to na pewno, nie? Ale głowę ma naprawdę twardą, więc kurde... Tu byłem w szoku, naprawdę. To teraz jak oglądałem ten półfinał, to wiesz, kiwałem tylko głową, sama widziałaś, że w sumie to nie było tak źle, no takiego rywala dostać. No to wiesz, żaden wstyd. Jakbym dostał kogoś naprawdę słabego, gdybym dostał, to bym się bardziej smusił, nie? Jakbym zobaczył, że ktoś do niego teraz wychodzi w półfinale, dwa ciosy i do domu, to by mi było przykro, że kurde, ja też z nim przegrałem, nie? A tak to wiesz, widzę, że naprawdę tego dobrego rywala dostałem i wiedziałem o tym przed, bo co ktoś mnie zaczepił, to nawet wasz kolega tutaj, Michał Cichy. No. Swoją drogą bardzo mi się podobało, jak zlał farmazoniarza ciosa. Niestety poznałem tego człowieka, więc należałoby mu się. I nie pozdrawiasz? Nie, jemu to tylko liścia bym sprzedał. Poczekaj, czy to jest ten zawodnik, o którym pisałeś, że chcesz go to coś tamten? Tak, jego bym chciał nawet za darmo. Za free, gdziekolwiek, więc jak tam ktoś chce, to sobie zobaczyć, jak tam kolejny raz cios dostaje w pierdol, to chętnie. No ja do niego to mogę za darmo, nie? Nie będę tutaj udawał jakichś konfliktów, tak jak to większość, wiesz, ja WWE oglądałem, wrestling amerykański, jak byłem mały, a teraz już mnie takie rzeczy nie bawią. Więc dlatego nie oglądam freaków i wiesz, ale akurat to jest taka osoba, której nie lubię, bo poznałem osobiście i chujowe wrażenie na mnie zrobił. A to co się stało, jakbyś mógł powiedzieć? Wiesz co, to taka sytuacja z pewną naszą znajomą, gdzie się chujowo zachował, a gdy chciałem to jakoś po męsku z nim rozwiązać, po prostu spierdolił przede mną. On się i tak nie przyzna, więc nawet nie musisz go pytać, ale... A bliskie jego otoczenie znam. Mojego menedżerem jest mojego kolegi ojciec, więc Andrzej pozdrawiam, ale Adriana nie szanuję. A jeżeli chodzi o całe to środowisko freakfightowe, bo jego kumplem jest też Amadeusz Ferrari, ty w ogóle jesteś związany z nimi postaciami Ferrari, Murański i tak dalej, czy raczej w tym w ogóle nie siedzisz? Wiesz co, dociera do mnie tylko to, co
to nawet jak nie chce, to do mnie dociera, wiesz, wchodzisz teraz na Face'a, ja nawet już pełno stron, gdzie mi wyskakują jakieś informacje o freakach, ja już odlajkowałem, bo się już nie chcę tego czytać, ale i tak mimo wszystko coś do mnie dociera, więc coś tam wiem. Nie wiem, o Madeusze Ferrariego też miałem okazję poznać osobiście. Nie jest to mój klimat ogólnie, ale na przykład tego jednego wieczoru, kiedy go miałem okazję poznać, znaczy widziałem go chyba 3 razy, ale tego jednego wieczoru tak bardziej mogłem go poznać. Już nie będę mówił gdzie dokładnie, ale zachował się naprawdę spoko, jak dla freaka, jak dla mnie, naprawdę. I piątkę zbił i się miło pożegnał. Tego samego wieczoru wkurwił mnie cios na przykład, bo byli we dwóch, bo to tak trochę jak bracia. No tak, no właśnie, ale też mówisz, dla niego Ferrari jest jak jego brat, no nie? No, śmieją się, że jak, że on jest Amadeuszem Ferrarim z AliExpress. I to jest zajebiste porównanie, bo naprawdę to śmieszne, jak ktoś strasznie udaje kogoś, nie? Nie próbuje być nawet oryginalny, nie próbuje być szczery, wiesz, ja go poznałem pierwszy raz, to ktoś mi powiedział, ja od razu widziałem, ja mówię, nie chcę go poznawać. A kolega mówi, weź, poznaj go, nie jest taki zły, nie? Ale kurwa, nie lubię, jak ktoś ze mną rozmawia, przybije mi piątkę, a potem jak gadamy, to patrzy się na przykład w okno. Nie patrzy mi się w oczy. Tak jakby miał wyjebane w to, co ja gadam, wiesz. Takie na odpiętą, taka rozmowa. Nie lubię takich nieszczerych ludzi, więc... A mówię, pewna sytuacja sprawiła, że powinien dostać przynajmniej tego liścia, to bym był taki zadowolony, ale mi uciekł. Ale wiesz, że mówiąc teraz takie słowa w stosunku do Adriana, to gdzieś tam możesz spodziewać się tego, że jakaś federacja freakowa do ciebie się odezwie. Przyjmiesz taką wtedy ofertę, czy nie? Ale słuchaj, to nawet nie chodzi o ten, chodzi o Adriana. Adrian nie wyjdzie. To nie masz takiej, wiesz, no nawet nie wiem, czy nawet jak jakikolwiek, wiesz, oddźwięk będzie miał ten wywiad i on nawet jakby to usłyszał, jakby mu ktoś powiedział, ja nie wiem, czy on się w ogóle do tego odniesie. Przy kamerach jest cwany, udaje nie wiadomo kogo, a słyszałem, że tutaj przed waszym kolegą spierdalał gdzieś tam za kulisami tylko dlatego, że obok niego nie było żadnych ochroniarzy, więc wiesz, on nawet by nie wyszedł, więc wątpię, że w ogóle organizacja na pewno by się znalazła, która by chętnie chciała zobaczyć, jak kolejny raz Adrian dostaje w pierdol, bo to się fajnie ogląda, ja lubię oglądać. To jest chyba jedyna walka, którą oglądałem freakową. Serio? Znaczy, dobra, oglądałem gdzieś jakieś urywki, gdzieś w internecie, tak? A taką pełni, że sam z własnej woli usiadłem i obejrzałem, to właśnie była tutaj Cichego z ciosem, nie? Bo chciałem zobaczyć, jak cios pierdol dostaje. Widziałeś na przykład formułę właśnie klatki rzymskiej? Słyszałeś pewnie o tym, nie? Tak, tak. Klatka 3x3, taka malutka, mała. Coś tam do mnie dotarło, no. No a chciałbyś na przykład takim pojedynku się zmierzyć, czy nie za bardzo? W sensie w takiej klatce małej. Okej, ale z kimś konkretnym, czy ogólnie mówisz teraz? Soroko! Zadasię? To wiesz co? Zadałem by było lepiej bić się w takiej klatce, bo by było bardzo mało miejsca na to, żeby w ogóle kopać. Więc może tym razem, wiesz, moje jaja by nie ucierpiały. A jak tam ja żyją? Ale nie, no Adam, wiesz... Nie mam jakiejś do niego, wiesz, jakiś tam bardzo, nie jestem jakiś zły. Rewanż bym chciał, bo ogólnie uważam, że byłem dużo lepszy od niego, dużo lepszy. Nie chcę go też obrażać, ale według mnie był jeden z gorszych, jeśli chodzi o umiejętności zawodników. Wiesz, technicznie, bo naprawdę, no, on podobno, nie wiem, ma pas karate? No, gdzieś tam mówi, że z karate się dużo więc, trenował. Wiesz, średnio, żeby zawodnik z karate miał problem z kopnięciem nawet na, wiesz, midla wyprowadzenia prawidłowego, wiesz, nie zaczepiając ciągle, wiesz, gdzieś o ten, no, miał problem, no. Jakbyś jeszcze raz zobaczyła moją walkę z nim, to był taki moment, chyba nawet kamery uchwyciły, ja się tam uśmiechałem już do tych kopnięć. Ja na początku myślałem, że o kurde, karateka będzie kopał. Kopał, ale to były takie kopnięcia, że sobie przyjmowałem na przedramię i wchodziłem w niego z boksem, bo wiedziałem, że kopię, jest stoi na jednej nodze, idealne miejsce, wiesz, idealny moment na wejście z ciosami i rękami. To takie typowe podejście, wiesz, ktoś kopie, nie ucieknie na jednej nodze, więc wtedy trzeba szybko wchodzić z boksem, nie? I na niego wyszło, nie? No ale wiesz, jednak kondycji też nie miałem, ja to tą walkę wziąłem tydzień przed. No także ewentualny rewanż wchodzi w grę. Tak, ale no nie mówię, że jakiś jestem zły, jestem na wynik, a niekoniecznie na niego, ale wiem, że Adam już tam w innym świecie już krąży. Ja tam... Świecie, o którym nie masz pojęcia. No tak średnio, ale no niech tam mu się tam wiedzie, nie? Tam miał jakieś swoje problemy, jak sobie poukładał, to dobrze. Nie wiem, no ja tam do niego mówię, nic na źle nie mam, bo po wszystkim, wiesz, tutaj się trochę tam rzucał, myślał, że chyba udaje te kopnięcia.
czy coś, ale nie, no po wszystkim, wiesz, i piątkę zbiliśmy i normalna rozmowa, także nie było czegoś takiego, że tam się jeszcze rzucaliśmy po walce do siebie gdzieś tam w hotelu. Nie, piątkę zbiliśmy, spoko, życzyliśmy powodzenia, więc bardziej chodzi o to, że ja bym chciał rewanżu, a nie, ale nie na zasadzie, że bo go kurwa nie lubię czy coś, tylko po prostu, bo uważam, że byłem lepszy i gdyby nie pewne sytuacje, to pewnie bym wygrał. Oglądaj walki dalej. Dziękuję ci dobra, bardzo. Jeszcze się. No? Mogę kogoś pozdrowić? Czy tak? Możesz pozdrawiać, brzmi. Znaczy tak, najpierw chcę ten podziękować firmie Drogpol za pomoc finansową jakąś tam, wiesz, więc każdy dodatkowy grosz się przydaje, więc dziękuję. No i rodzinę, znajomych, moją dziewczynę, która tutaj była koło nas, siedziała. Klaudię. Dziwo, nie zazdrosna, zresztą na mnie patrzyłeś wczoraj 15 wszyscy... minut. Co? Że nie zazdrosna się wczoraj 15 minut na mnie patrzyłeś. Wiem, ale tak, ja się na ciebie patrzyłem, więc wiesz, potem ja będę się musiał tego tłumaczyć. No dobra, kontynuuj dalej. A i tak, dziękuję wiesz, wszystkim tutaj. Naprawdę, atmosfera na The War jest fajna, bo przyjeżdżają zwykłe chłopaki, bez pajacowania. Wiesz, no dobra, no teraz na przykład, nie wiem, sportowy brat. Nic do niego nie mam, bo dla mnie był spoko, ale wow. Widać było, że on taki jest. Pod publiczkę, lubi sobie tam coś przy kamerach. No to gdzieś taka, wiesz, każdy ma swój pomysł na siebie. Takie, tak, on widocznie taki ma, tam nie będę go jakoś tam krytykował, bo dla mnie był spoko, nie? Tak tam rozmawialiśmy, wiesz, pierwszy pionę zbił tak naprawdę i ten, ale czym się on tam zajmuje, to nie wiem, no się dowiedziałem dopiero potem od znajomych, że gdzieś na TikToku, tak, czy coś. Tak, a i pozdrawiam wszystkich z Goraja, Janowa Lubelskiego, Lublina, z Chrzanowa, wszystkich okolic, wiesz. Jak nie pozdrowię, to potem ktoś mógł się obrazić, to wiesz, jak mam raz okazję, to się odezwę, nie? Dawaj wszystkie ościenne, wiesz, wsie. Ościenne? No to pozdrawiam całe województwo lubelskie i wszystkie dobre mordy. Tak, pozdrawiamy, dorzucam jeszcze łódzkie, Piotrów Trybunalski. Bo ty jesteś stamtąd? Tak. Dobra, no to pozdrawiamy też, nie? Ja tam nic nie mam do tego. Widzimy się na The War 5, tak? No fajnie by było, wiesz, tym bardziej po dzisiejszym występie, gdzie nie jestem zadowolony, mimo że to trudny rywal był, ale i tak jestem zadowolony. To chciałbym, no, chciałbym. A liczę, że w miarę jak najwcześniej będzie to The War, a no nie dopiero grudzień. Za rok. No ja też tak coś słyszałem, no. Więc jeśli taki by był termin, grudzień, styczeń, nie? To jakby był, to myślę, że bym chciał, nie? Chciał, fajnie by było. Dzięki ci bardzo. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Tym razem mi się udało złapać. Na razie. Pa, pa.